Jeśli jesteś nowy, subskrybuj kanał po codzienny zastrzyk futbolu. Nasza reprezentacja powoli przygotowuje się do Mistrzostw Świata, które już niedługo rozpoczną się na rosyjskich boiskach. W związku z tym na naszym kanale od czasu do czasu będą pojawiały się materiały, które dotyczą naszych Orłów. Niekiedy cofniemy się do przeszłości, aby przypomnieć sobie, jak to było kiedyś. Dziś też o tym materiał. Przypomnimy sobie tak zwanych farbowanych lisów naszej kadry. Przed wami zagraniczni piłkarze, którzy grali dla Polski. Ja jestem Michał i zapraszam do oglądania. Nasze zestawienie rozpoczniemy piłkarzem, który szczyt swojej formy osiągnął na przełomie XX i XXI wieku. Mowa oczywiście o Emmanuelu Olisadebe, który urodził się w Nigerii. Do Polski trafił w 1997 roku. Z nigeryjskiego Jasper United przeniósł się do warszawskiej Polonii, w której został mistrzem Polski. Potem grał w takich klubach jak Panathinaikos Ateny, FC Portsmouth czy Skodak Sandfi. MC'ego głównie pamiętamy za fantastyczne eliminacje do Mistrzostw Świata 2002, kiedy to po 16 latach przerwy ponownie awansowaliśmy na tą wspaniałą imprezę. Wielu przyznaje, że gdyby nie Olisadebe, to awansu by nie było. Na samym mundialu Emmanuel strzelił bramkę przeciwko Stanom Zjednoczonym. MC zakończył karierę w 2013 roku, obecnie mieszka w Nigerii. Ostatecznie dla drużyny narodowej zagrał w 25 meczach, strzelając 11 bramek. Co ciekawe, w 2001 roku w konkursie na najlepszego piłkarza świata został sklasyfikowany na 29 miejscu, a w Polsce na najlepszego polskiego sportowca był już 4. Czas na kolejnego czarnoskórego piłkarza w naszym zestawieniu. Tym razem przed wami Roger Guerreiro. Piłkarz w reprezentacji Polski zadebiutował pod wodzą ówczesnego selekcjonera Leo Benhakera. Pomocnik polskie obywatelstwo uzyskał jako piłkarz Legii Warszawa, w której spisywał się znakomicie. W kadrze rozegrał 26 spotkań. Strzelił 4 bramki, w tym historyczną, bo pierwszą zdobytą na Mistrzostwach Europy. Na samym turnieju jako jeden z nielicznych pokazał się z dobrej strony. Nie można było mieć do niego pretensji o słaby występ całej kadry. Roger w 2009 roku opuścił Warszawę. Jednak poza granicami kraju nie zrobił oszałamiającej kariery. Karierę zakończył przed rokiem. Obecnie wiedzie normalne i spokojne życie, od czasu do czasu będąc kierowcą Ubera. Informowaliśmy o tym w naszym niedawnym materiale. A teraz czas na najświeższy przypadek farbowanego lisa. Chodzi o Tarasa Romanczuka. Babcia Tarasa urodziła się w 1939 roku we Włodawie. Niestety w wieku kilkunastu lat została przesiedlona do Sobiboru. Wtedy też w jej dokumentach wpisano, że jest Ukrainką. Dlatego Taras musiał przechodzić normalne procedury w celu uzyskania polskiego obywatelstwa. Stało się to faktem 12 lutego 2018 roku. Wtedy Romanczuk otrzymał je, jednocześnie zrzekając się obywatelstwa ukraińskiego. Taras ma spore szanse na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Wydaje się, że selekcjoner Adam Nawałka widzi w nim potencjalnego zastępcę Grzegorza Krychowiaka na pozycji defensywnego pomocnika. Czy tak się stanie? Zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Ostatnim piłkarzem w naszym zestawieniu jest Jago Cionek, który jest pewniakiem Adama Nawałki do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Jest Brazylijczykiem polskiego pochodzenia, który urodził się w Kurytybie. Posiada on polskie korzenie za sprawą swoich pradziadków, Agaty Sykulskiej i Franciszka Cionka, którzy przed I wojną światową wyemigrowali do Kurytyby. Jago Cionek oficjalnie Polakiem został w 2011 roku, jeszcze jako zawodnik Jagiellonii Białystok. W kadrze Adama Nawałki obrońca jest niewątpliwie wysoko w hierarchii. Jest pierwszym zmiennikiem Kamila Glika lub Michała Pazdana. We Włoszech w Serie A zbiera bardzo pozytywne recenzje, a w kadrze nigdy nie zawodzi. Zobaczymy na Mistrzostwach Świata, czy Cionek potwierdzi swoją formę z rozgrywek ligowych. Jak myślicie, czy branie farbowanych lisów do kadry jest dobrym czy złym pomysłem? Czy do jednego worka należy wrzucać przykładowo Tiago Cionka i Emmanuela Olisadebe i traktować ich na równi w kwestii związania z Polską i reprezentacją? Czy widzielibyście kogoś jeszcze jako wcześniej wspomnianego farbowanego lisa? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!